Wtorek, 6 dzień marca, Radosław Salamon, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi. Kontynuujemy podsumowania, w zasadzie już się kończymy tej rundy jesiennej. Dlatego dzisiaj naszym gościem jest trener KGHM-u Zanam Polkowice, pan Enklej Dobi. Witam, panie trenerze. Witam. W studiu witam oczywiście Adama Michałika, naszego współtwórcę programu i stałego eksperta. Witam, Adam. Witam serdecznie. Adam, ciekawy gość, tak jak zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Wyjątkowy. Ze względu na to, że reprezentant swojego kraju niegdyś, pan trener jest z pochodzenia Albańczykiem i reprezentował ten kraj w zmaganiach międzynarodowych, więc na pewno dzisiaj będzie też o czym porozmawiać i poznamy piłkę też w tym takim wymiarze globalnym. Nie tak, globalnym wymiarze gdzieś tam, ale też bardzo mocno regionalnym, bo ja pamiętam jeszcze jak za mojego chłopca gdzieś tam biegałem w Akademii Zagłębia w szkole, to jeszcze trener grał wtedy na boisku i gdzieś tam pamiętam te czasy, dlatego miło jest dzisiaj gościć trenera u nas w studiu. No właśnie, panie trenerze, tak jak Adam wspominał i tak jak mamy w konwencji, najpierw porozmawiamy o pana przygodzie z piłką, tej na boisku, nie tej zza linii. Zanim trafił pan do Zagłębia w roku 2000, to reprezentował pan również inne kluby. Skąd zamiłowanie do piłki? Czy to jest przekazane z pokolenia na pokolenie? Jak znalazł się pan w tej seniorskiej piłce? Jak do tego doszło? No i jak trafił pan do Zagłębia Lubin? To zaczynam od tego ostatnie pytanie, które było bardzo blisko i powiem tak, że do Zagłębia dostałem przez klub Ekstraklasy Chorwackie. Wtedy była pierwsza liga nazywana, to NK Vartex. I przede wszystkim, że ja miałem ten czas i miałem już podpisane z Energii Cottbus Bundesliga umowy i powinien grać Bundesligę, ale jednak się nie udało. Jak zwykle wiemy, biurokracja, problemy papierowe, problemy menadżerom, problemy prowizją i tak dalej, które to padł na mój kosz tego, że ja nie mogłem już debiutować tam w Bundesliga. Potem się okazało, że jest tutaj Zagłębie Lubin, które było zainteresowane i przyjechałem tutaj po to, żeby troszeczkę, powiem, nie miałem zielone pojęcia wtedy o Polsce. Polska była kojarzona z takim Rosją, powiem, w sud, a my w Albanii też nie byliśmy, byliśmy biedny grad. Biedny kraj i chcieliśmy, żeby na zachód i nie byłem przygotowany do tego i przede wszystkim, jeżeli trochę tak na śmieszne, pierwszy dzień, który ja przyjechałem do Polski, torba sportowa, torba, wszystko nie przyjechało. Dziś się zgubiłem w drodze, dziś się zaplątało ktoś tam i na mnie to wrażenie nie było najlepsze. Od razu powiem na lotnisku, chciałem wrócić do domu. No tak, pomimo zastanawiał się pan, gdzie ja przyjechałem, co ja tu właśnie, robię. Ja uciekałem z Albanii, taki kraj, gdzie jest najlepszy kraj, a nie gorszy. Od razu torba zginęła. I dlatego chciałem, to jest śmieszne i przyjechałem do Lubina, torba nie przyjechała, buty nie miałem do tego. Od razu dzwonię do menadżera i menadżer nie latał za mną i miał inne sprawy i tak dalej. I mówi mi, ja tutaj nie mam co szukać. Potem był noc. Zaczynam o trochę śmieszne, żeby wyjść do tego i tłumaczyć, że była noc, wtedy było piątek na sobotę i miałem grać jeden sparing, żeby też działacze z Zagłębia oglądali mnie. Ja tylko byłem obserwowany przez trenera u czasu, kiedy Zagłębie grał Pukara, myślę, tam Koprywnicy w Chorwacji, taka była to okazja. I sobotę nad rano słucham taki szum. Co się dzieje? Otwieram okno, tu Gielda. Od razu komórka, 7 rano, dzwonię do menadżera, szybko, jak najszybsze, następny samolot z powrotem. Ale się okazało, że zameldowaliśmy na zawsze tak. Potem stało się stało. Jeżeli zaczynam od tego karierę, zaczynam karierę w Albanii, które byłem uważony jeden największy talent w Albanii. Już zaczynałem, dzień dzisiejszy mam już rekord grania ekstraklasy. Grałem, miałem 16 lat i 4 dni. Pierwszy mecz na pierwszy skład. I powiem, że miło to wspominać i grałem za drużynę, które teraz walczyło za mistrzostwo, które zawsze było wicemistrzem, ale po 2 lata potem się udało nas robić mistrzostwo. Ja wtedy byłem kapitanem i miałem 18 lat. Robiłem najlepszy sezon w karierze
strzeliłem 17 bramki, miałem 11 asystów i 10 karne zrobione do mnie, to znaczy. I tutaj zaczynało to kariera. Był zainteresowany dużo klub. Nawet powiem tak, że byłem na testach Parma, już tego wielki Parma, z najwyższym trenerem, super people, Inzaghi i tak dalej, Zola, Esprilla, czyli przypomnę, że kiedy trenowałem 2 tygodnie z nim. Powiem tak, ciekawość. Od tego momentu, kiedy z nim trenowałem, uważałem, że jestem pan piłkarzem. I myślałem, że już wszystko mnie, dlatego mistrz kraju i tak dalej, pukale. Ale widziałem jedną różnicę między mnie i Pippo Inzaghi, który jesteśmy ten sam rocznik. Że nie ma dużo różnicy pomiędzy piłkarzy. Są małe szczegóły, które robią różnicę. Pierwsza i podstawowa. Ja myślałem już wtedy, że jestem piłkarzem, a on chciał być piłkarzem. To jest bardzo ważny aspekt. Ja przepraszam, że wtrącę. Będę wam przyjdzie, ale mówię właśnie o tego momentu. Ja wtedy nie byłem świadomy tego. Ja dlaczego? Bo ja byłem królem swojego kraju i wszystko jedno, czy Parma mi chciał, czy nie chciał, ja tak i tak wróciłem. Do czego dojdzie? Dojdzie do tego mentalność. To jest bardzo ważne. Teraz pan prowadzi wielu młodych zawodników i to są oczywiście bardzo kluczowe słowa, bo ja mam wrażenie, że często w naszej piłce jest tak, że zawodnik, jeszcze nie mówmy piłkarz, młody, 16-letni, 17-letni, on kopnie 2-3 razy prosto piłkę, zainteresuje się nim jakiś klub z wyższej ligi, może zadebiutuje nawet w ekstraklasie, jemu się wydaje, że on już jest właśnie panem piłkarzem i to często gubi i oni tracą swoją wartość i później mówi się, jest wielki niespełniony talent, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tych zawodników jest mnóstwo, a mam wrażenie, że 50-60% sukcesu to jest głowa. I właśnie im tego często brakuje. I dlatego, jeżeli by wejść, jesteśmy o ten temat, spotkam teraz po lata na wakacje, no tak, spotkam różne kolegi, które grali za mną na dzieciństwo. Jeden mówi, że był lepszy ode mnie, że mnie się udało i tak dalej. Drugi mówi, że ja nie miałem tyle szczęścia. Trzeci, że szkoda, że powinien trochę inaczej. Wiemy to, ale do czego chcę dojść? Szczęście trzeba napracować po pierwsze. I druga, nie znaczy, że ktoś był lepszy i nie chciał nic robić o ten kierunek. Jer piłka nożna nie chodzi tylko o umiejętność. Piłka nożna dzisiejsza, uważam, są kilka takich, powiemy, umiejętności są podstawowe, oczywiście. Potem jest angażowanie, czy fizyka, trenowanie, praca, podejście, predyspozycja, dzień i różne takie elementy, które stworzy taki łańcuszek, który jeżeli jeden będzie taki delikatny, lewo czy prawo pociągnięte, no to już nie mamy tego łańcuszka i dziś się zgubimy w drodze. Jeżeli powiemy, wrócimy do ten temat, wtedy pojechałem najpierw do Chorwacji, do Dynamo Zagrzeb. Podpisałem z nim, ale dlatego, że tam zawsze Dynamo Zagrzeb jest uważona sprowadzenie takich utalentowanych zawodników i potem wypożyczy dziś, żeby chce ograć i żeby rozwijać i tak dalej. Byłem wypożyczony do NK Vartex. On tam na początku nie miałem najlepiej, jak zwykle ten błędy, które mówię, że dzisiaj widzimy jeszcze, ale ja robiłem to 25 lat temu. I uważam, że teraz jestem u 2008, 21 wiek. Inaczej to, jest internet, jest dużo rzeczy, które wtedy nie poznaliśmy. Komórka, smartfony i tak dalej. I powiem, nie, podejście moje nie było bardzo profesjonalne. I do tego mam pretensje do siebie, ale no to jest przeszłość. Adam, ogromny szacunek dla naszego gościa dzisiaj, dlatego że niewielu zawodników, trenerów byłoby w stanie się przyznać do tego, że gdzieś popełniło błąd, nie zganiając na trenerów, kolegów, z którymi się rywalizowało, tylko trener jasno powiedział, mam pretensje do samego siebie, bo nie, moje podejście nie było adekwatne do mojego talentu, do sytuacji. To jest też to, o czym przed chwilą mówiłem. Ta mentalność młodych ludzi i dlatego mam wrażenie i cieszę się, że dzisiaj gościmy trenera KGHM Ozana Polkowice, bo wiem już w tej chwili, że ma na pewno dużą wiedzę i z własnego doświadczenia może pokierować niejedną karierą tych młodych ludzi tak,
że oni zaistnieją na może nie tylko na arenie krajowej, ale kto wie, czy nie międzynarodowej. No tak jak mówisz, no ty mówisz, że dzisiaj masz pewność, ja już kilkukrotnie w Polkowicach gdzieś tam po meczach miałem okazję usiąść troszeczkę z trenerem czy z panem Markiem Staroniem i porozmawiać trochę. No i nam wszystkim wypada się w tym momencie cieszyć, że taki trener jest u nas w regionie, bo to jest gwarant gdzieś tam prawidłowego poprowadzenia tych młodych zawodników, którzy są gdzieś w naszym regionie, a ich jest naprawdę dużo. No, są młodzi zawodnicy z Zagłębiu, w Miedzi, w Chrobrym, no ale często też oni nie dostają tych swoich szans tam i gdzieś w tych Polkowicach szukają szans na powrót do tej prawdziwej kariery, czy powrót na właściwą drogę i na pewno tutaj mamy pewność, że trener no, takich zawodników gdzieś tam przyjmie z otwartymi rękami i spróbuje odbudować, a to jest bardzo ważne. No właśnie, panie trenerze, kontynuując ten wątek pana kariery i te pierwsze trudne dni w Lubinie, później gdzieś zagrał pan, bo grał pan w Zagłębiu. 51 spotkań w sumie. Najmniej możemy powiedzieć, że próbowałem. Zgadza się. Czyli tak, w sumie w Lubinie był pan 2,5 roku, jeżeli chodzi o zawodnika. W tym czasie zagrał pan w 51 spotkaniach oficjalnych, jeżeli chodzi o ekstraklasę, plus i zdobył pan 6 bramek, bo pan, dodajmy, pan był albo ofensywnym pomocnikiem, albo napastnikiem. Powiem jakby drugi napastnik. Ja więcej grałem tak jakby na skrzydło niż prawdziwy tak napastnik, tam gdzie ja czułem najlepiej. Oczywiście, że to są były decyzje trenera związane z tym, jaki zawodnikom też dysponowaliśmy, ale jeżeli chodzi o ciekawość tego prowadzenia, to wszystko, dlaczego ja dożyłem do Zagłębia, przyjechałem tutaj, żeby zastąpić Arkadiusza Klimek. Ja był uważany, że to jeden lepszy napastnik tutaj, który był interesowany lidze Liga Warszawa, czy Polonia Warszawa wtedy był na czołówkę. Ale 2,5 ciąg dalej Klimek był, tak ja byłem zawsze, powiem o tak, na drugi plan. Nie, szukam dziś pretekstu, jak mówiłem od początku, cały tego kariery mój jeden decydujący losu albo miałem na swoje rękę, albo noga. I nie mam nigdy pretensji do trenera, nie dlatego, że dzisiaj jestem trener, ale dlatego, że ja robiłem ogromne błędy. Błędy i ja uważałem, że powiem o tam, tak jak poprzednio rozmawialiśmy, to są małe szczegóły. Ja byłem i na Parma na testa, byłem też u Fenerbahce na testa. I zawsze uważałem, że nigdy jestem lepszy od tych, które są tam. Jeżeli chodzi o umiejętności, technika. Kiedy graliśmy, powiemy tak, to można, Filip Izaki teraz będę czkawkę ma, ale kiedy graliśmy dziadka, to Pipo Izaki był non-stop u środku, a ja na zewnątrz. A on wtedy już 70 bramki Champions League, a ja nie zdążyłem 70 bramki na całej mojej kariery, powiemy tak, słowno. Nie zechcem z siebie tego, ale taka jest prawda. To do czego chcemy dojść? Do tego, że wszystko siedzi na głowie. I Bóg nie był, powiem, głupi, że dał mózg na wszystko, a nie na serce. Trzeba myśleć z głową. A ja wtedy myślałem coś innego, chciał się bawić. Panie trenerze, po tych 2,5 roku, tak jak mówię, 51 spotkań, 6 bramek, odszedł pan z Zagłębia do Górnika Zabrze. Co o tym decydowało? Pan szukał nowego wyzwania? Czy to Zagłębie też znalazło innego zawodnika na pana miejsce? Jak to wyglądało? Nie. Zagłębie chciał, żeby ja zostać. Ja widziałem, że to atmosfera. Było czasu, kiedy Adam Nawalka prowadził zawodnicy z Krakowie, Bogdana Zająca, drugi Zając, Marek Zając i tak dalej, Moskalewicz, Niczyński i tak dalej. Zaczynają nieciekawa atmosfera w środku Zagłębia. Powiem szczerze, dzisiaj jest trochę, minęło kilka lat, powiem o prawie 11-12 lat, nawet więcej. Widziałem, że do niczego to nas nie prowadzi. To byli stary zawodnicy, które zarobili dużo mniej niż ty nowi i tam było trochę, powiem, atmosfera nie była na ten poziom, a uważam, że jak drużyna byliśmy mocni, ale byliśmy indywidualni, a nie jak drużyna, jak zespół. Wiemy, że dzisiaj piłka, nie tylko dzisiaj, bo zawsze piłka nożna jest w grze zespołu. Nie ma zespołu, to nie ma nikogo. Możesz stworzyć Galaktykę, jak kiedyś Real Madryt i nie wygrywasz nic. Po prostu musi być ta chemia, musi być ta atmosfera pomiędzy zawodnikami i to nie było.
tak jak mówił pan, też trochę siedziałem, czekałem na ten szansę swoje, albo sam nie znalazłem ten szansę, okazję i dziś powiedziałem, próbuję. Też ten nie był najlepszym wyborem. Też tam nie padło najlepiej, w Górnik Zabrze i na końcu powiem mu tak, że już miałem wszystko dość. Ale powiem, że wie pan co, ciekawość, każdy, i mam jeden przyjaciel, który strasznie stawiał zawsze na mnie, że byłem dobry piłkarz albo dobry taki człowiek i że powinien mieć więcej szczęścia. Ale ja nie mogę powiedzieć, że nie mam szczęścia. Dlaczego? Bo jeżeli nie byłem w Lubinie, które powiedzieliśmy przede wszystkim, że na początku myślałem, że to czarno to widziałem, on to nie by spotkałem swoją rodzinę, swoją żonę, której dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy i jeszcze jestem w Lubinie. Także wszystko jest związane z jednym drugim. Nie możemy tego się skupiać, że nie miałem szczęścia. Szczęście jest wszędzie, nie jest tylko u piłki, jest u życia. I musimy zawsze do jedną rzecz, której ja staram zawsze swoim podopiekiem, zawodnikom powiem, że ten profesjonalizm na końcu straci. Najpierw jesteśmy ludzi. Jeżeli głęboko u serca nie mamy tego, nie jesteśmy szczęśliwi, nie robimy to z pasją, nie robimy to z miłością, na końcu tego profesjonalizm w jeden moment straci. Także musimy dojść, że cieszymy każdą chwilę, które jest czy na boisku, czy z rodziną, czy z przyjacielem, czy z gdziekolwiek, gdzie jesteśmy. Życie nie jest tak kolorowe i wiemy sami, że nie jest, mówimy, że piłka nie jest sprawiedliwa. Bo życie jest też niesprawiedliwe. Dostajesz różne ciosy, lewo, prawo, przodu, tego dalej. Kwestia nie jest, jak padniesz. Kwestia jest, jak staniesz. I jak to staniesz. Jer ciosy nie dostajemy tylko na boisku, że przegrywamy i tak dalej. To nie jest koniec świata. To się kiedyś kończy, a życie trwa dalej. No tak. Ale to, co zrobisz, zrobisz z sercem. I z głową oczywiście, ale z pasją. I ja uważam, że my, jak piłkarze, sam siebie kładam do tego i jak trener, robimy to, co kołamy. I nie wszyscy mają takie te szanse. Ja wiem, że moi przyjaciele też chcieli grać w piłkę, ale musieli pracować, żeby utrzymać rodzinę. Ja wiem też, z jednym szacunek, co jest nasz region, lubię, nie wszyscy lubią pracować w kopalni, ale muszę. Zgadzasz. A my piłkę robią to dlatego, że kto kołamy. Panie trenerze, jestem tak ciekawy, bo najciężej chyba mówić o zawsze o sobie. Oczywiście. Jeżeli miałby pan siebie scharakteryzować jako zawodnika, tego w szczycie formy, w której pan był, wraca pan myślami może czasami do tego, to jakie cechy boiskowe by pan wskazał na pierwszy rzut oka? Jakby pan obserwował sam siebie z linii bocznej dzisiaj jako trener. Tak, i miałem dwa takie, powiemy. Pierwszy na początku byłem utalentowany. Miałem umiejętności, improwizacja, kreatywność. Ogromne. I cieszyłem i nawet nie wiedziałem, jak te rzeczy robię, ale robię po prostu. I to wszystko wychodziło. Potem jest druga twarz mój, potem charakter. Które to charakter walczyłem zawsze, kiedy miałem ciężko. To znaczy, jeżeli ktoś mi sadził nogę do gardła, wtedy ja zaczynałem. Rozumiem pan? Rozumiem. Albo wisiesz, wtedy musiałem ruszać. Ale nigdy nie byłem uważony, że będę grał do 36 roku życia. Nigdy myślałem, że nie będę taki przygotowany, ale przez tego determinację, przez tego poświęcenie. A jeżeli chodzi o cechy... Rozumiem pan. Mhm. To znaczy jest dwa etapy. Rozumiem. Powiem o tak, że na początku mojej kariery profesjonalnej, piłkę nożną, 16 do 20, zaczynałem, miałem to wszystko. Potem miałem jedno takie jakby... Mhm. Powiem o takiej mgła u mojej kariery, a potem się obudziłem też w Francji. Ja w Francji, po Górnik Zabrze pojechałem do Francji, zaczynałem od trzeciej ligi, a potem awansowałem do drugiej ligi i tak dalej. Byłem trzy razy najlepszy strzelec, dzień dzisiejszy na regionu Paryżu, co się nazywa Ile-de-France, jestem najlepszy strzelec w wszystkie te kategorie trzecie, czwarte. Ale to widziałem inni, powiem, Enkeleida, że dziś u mnie tam, gdzie mi taki powiem, taki mały diabł, powiem o tak, ja uważam, że jak cytuję słowa Anthony Hopkins, że u kobietu śpi troje haniu, troje diabł. Kogo budzisz rano, tego będziesz miał cały dzień. A ja to określam potem, że człowiek w ogóle, u niego jest też anioł i diabł,
ale musisz widzieć, kiedy będziesz anioł i kiedy masz być diabeł. Ja wtedy skończyłem, żeby widziałem, że ja miałem być na błysku diabła, a anioł ma być z twoim rodziną, przyjacielem i tak dalej. Panie trenerze, a jakby pan miał obserwował takiego zawodnika poruszającego się w podobnym stylu jak pan na boisku, to na jakie cechy by pan zwrócił wtedy uwagę? Nie wiem, szybkość, nos? Mogu określić. Dla mnie to był ten prawdziwy Ronaldo da Lima, Brazylijczyk. To jest mój ulubiony, będę zawsze i mam ten sam wiek, jest tylko rok młodszy ode mnie, ale taki cel miał. Eksplozywność, zmyślane, pasja, radość, granie piłki, przyjemnie ta. Takim mniej więcej. Karierę zaczynałem jak dziesiątka, a potem stosowali mnie do Chorwacji na dziewiątkę. Adam, jakbyś miał... Od kilku lat obserwujesz drużynę z Polkowic. Trener jest szkoleniowcem od trochę ponad roku. Wcześniej trener Buczek, trener Pedryc, różni. Jakbyś miał ty wskazać kogoś, kto według ciebie, jako człowieka, który zasiada na trybunach, ogląda w tej drużynie z Polkowic trenera Dobiego, najbardziej przykuwa twój wzrok, zawodnik, który gdzieś tam wybija się ponad przeciętność dla ciebie, jako dla obserwatora niższych lig? Ciężko to powiedzieć. Polkowice to przede wszystkim jest zespół. Tam jakoś indywidualności, wiadomo, są mocniejsze i słabsze punkty, no ale zawsze to jest zespół. No, odkąd trener przyszedł do Polkowic, na pewno trzeba powiedzieć, że to jest zespół, który gra bardzo fajnie dla oka. I te mecze, wyniki mogą być różne, ale przychodząc na stadion w Polkowicach, zawsze mamy gdzieś tą pewność, że nie będziemy zawiedzeni. No, wielokrotnie już były jakieś tam sytuacje, że gdzieś tam do wyboru miałem trzecią ligę i pojechać sobie na ekstraklasę. Bo ja wolałem pojechać do Polkowic, bo wiedziałem, że tam zawsze będzie mnie czekała ofensywna gra. I... Coś pije pan? Nie, naprawdę. Nie, naprawdę, bo fajnie, naprawdę fajnie to się ogląda. Ofensywne piłkę, wiadomo, czasami się zdarzają takie mecze jak ze Stalą Brzeg, czy... Z Piastem Żmigród. No, ale to ten Stal Brzeg to już był taki wybitny. Innym razem musimy ostrzegać pana Adama. Ja powiedziałem, no, ten ostatni na trzy mecze, ja tego programu oglądałem. I naprawdę, nie wiem, czy jest prorokiem, będę musiał trzymać blisko, zadzwonić przed meczem. Ale powiedziałam więcej, staraj być więcej optymizmu na nasze stronę, żeby było to. No, tak mówię, kończę, to naprawdę bardzo fajnie, ofensywnie się to ogląda i widać, że jest ten ciąg do grania do przodu. No i o to tym wszystkim chodzi, no bo ta trzecia liga to gdzieś ci chłopacy się dzięki temu mogą wyróżnić i pokazywać swoją prawdziwą wartość. Panie trenerze, zanim jeszcze przejdę do pana opinii na temat pana zawodników, kto według pana, w pana oczach jest osobą wyróżniającą się, chciałbym jeszcze porozmawiać o reprezentacji. Bo pan był reprezentantem Albanii, rozegrał pan 20 kilka spotkań łącznie z meczami towarzyskimi. Czy gdzieś jest pan w stałym kontakcie z, nie wiem, może z władzami zarządzającymi kadrą? Bo jakby nie było, ogromny sukces, awans na Euro 2016 drużyny z Albanii. Gdyby troszeczkę szczęścia więcej, to nawet może wyjście z grupy, no bo pokonało się Rumunów 2-1. Przegrało się z Francuzami, którzy później byli gospodarzem, doszli do finału. No i ze Szwajcarami, trochę pełowo. Przede wszystkim z Francuzkami dostaliśmy to ostatnią minutę, trochę nasza koncentracja. To było widać, ten doświadczenie i... Jak nasz trener reprezentacji, że powiedział, że Adil Rami zrobił dośrodkowanie życia, a nie może zostawić Griezmanna nie metr, bo nawet 20 metr, nie wiemy jakiej jakości, a my pozwoliliśmy i to. Przepraszam, że to... Nie, oczywiście. Panie trenerze, dla pana też, jako dla człowieka, który... Bądź co bądź, ma pan też polskie obywatelstwo, tak. Ale na pewno sercem jest pan w Albanii, nie, bo tak mi się wydaje. Jak pan odebrał ten sukces jako awans i jakby pan porównał reprezentację, w której grał pan i tej, która teraz się tworzy i która bądź co bądź może osiągać sukcesy? Mogę powiem dwoma tylko słowa, że jak Albania awansowała o Mistrzostwo Europy, to znaczy, że nie ma rzeczy niemożliwe. Jak to piłka pokazuje,
Jest okrągła. I od tego momentu strasznie staram z takim mentalność. I miałem okazję, nie wiecie, albo z takimi informacjami, że ja licencję swoje UEFA Pro robiłem w Albanii. Związane z tym, dlaczego. Mogłem również tutaj postarać w Polsce. Nie dlatego, że jestem szacunek do Polski, żyję tutaj, mam obywatelskie, żona jest Polką, dzieci są Polką, sam jestem Polakiem, powiem tak, może nie Polakiem, ale Lubinianem jestem i tego można przyznać. Powiem, że od tego momentu rozumieliśmy, to były marzenie, które uważaliśmy, że ja jak sam zawodnik albo piłkarz z Albanii i tam jak Albańczyk, że nigdy nie dojdzie do takiej coś, a jednak doszło. I jak przypomniałem, że jeżeli wrócimy wstecz, miałem okazję z trenerem reprezentacji Albanii. On był naszym instruktorem, mieliśmy okazję, że posiedzieć, wypić kawę, zjeść obiad i tak dalej. Takie mieliśmy obowiązki, żeby był cały tydzień z reprezentacji, jak oni przygotuje od rana do wieczora. Nawet spaliśmy tam, gdzie oni spali, żeby wszystko odebrać. I powiem tak, że on, Gianni De Biasi, z szacunek, jest moim mentorem taki, jeżeli chodzi o takie filozofię, myślenie, psychologię, że pokazywało, że jeżeli stworzysz zespół i wszystkich dotrzesz do tego celu i wszystko idzie razem, to jest rzecz możliwa. I to nie było, nasz grup nie był łatwy, i my nie poszliśmy, bezpośrednio po Portugalii. Także mieliśmy też Serbię, mieliśmy też Danmark, Danię i jeszcze Armenię, które też nie są, które Polska też miała takie. Chciałbym powiedzieć, że naprawdę ten sukces Albanii to zrobił z wszystkim nas Albańczyki dumni na cały świat i pokazywaliśmy, powiem, nie tylko całej Europy, ale cały świat, że taki mały kraj, trzeba wierzyć i trzeba pracować do tego celu, żeby dotrzeć. A panie trenerze, można w ogóle jakoś porównać kadrę, w której grał pan Albanii i tą kadrę, która wywalczyła awans? Powiem o tak, właśnie, dlatego przypomniałem tego, że ten licencję UEFA Pro robiłem specjalnie w Albanii, po pierwsze, żeby uczył coś nowego. My nie mamy programu i to nazywa UEFA. Czy to robisz w Bangladeszu, czy robisz w Polsce, czy robisz w Ameryce, albo czy w Albanii, to nazywa UEFA Pro. Program jest ustalony od UEFA, które musisz utrzymać. My jesteśmy strasznie monitorowani przez UEFA i wiadomo, że Albania jak mały kraj, czy jest tego. I całe nasze szkolenie jest odebrane od Coverciano. Florencja, który jest najlepszy trener całego świata i z Włoch, które Carlo Ancelotti. I wróceniu do tego spotkaliśmy. Specjalna prezes Federacji Albania robił coś wyjątkowo dla nas, które jesteśmy rocznikiem, zaczynał od rocznika 7-3 i 7-7. Które byliśmy pierwsi te pioniery, które wyjeździli na zawodzie, jak piłkarzy, które grali na dobry poziom. Tu są naprawdę fajne piłkarze, które grali jak Iglitare, dzisiejszy dyrektor sportowy Lazio, który grał Brescia, Bologna, czy Bogdani, grali Serie A, które dla nas to Serie A było zawsze te marzenie. Zrobił specjalne takie szkolenie dla nas i my zawsze się spotkamy razem. Raz na dwa lata, trzy lata, wszyscy to, które jest ten reprezentacja. I uważam, że jeżeli chodzi o umiejętności, może nasze były lepsze. Jeżeli powiem o tak, że nasze umiejętności może były tutaj, a ty, które robili mistrzostwa Europy, to tylko nasze angażowanie były tu, a nie ma tu. I brakowało mentora. Tak, brakowało właśnie ten, który by układał. I cytuję jego słowa, Gianni De Biasi, jeżeli chcesz, żeby piłkarz, żeby posłuchać, musisz tak napracować, żeby on wierzyć, że latać, potem, żeby chodzić. Przypomnę tylko, że naszym i Państwa gościem jest trener KGHM Zanam Polkowice, pan Elklej Dobi. Witam jeszcze raz, panie trenerze. Witam. Wracamy do naszej rozmowy. Adam, nasz gość objął drużynę z Polkowic w styczniu 2017 roku, kiedy ona, powiedzmy, po dobrych kilku sezonach była w nie najlepszej kondycji, nie było dramatu. Po pierwszej rundzie drużyna zajmowała 10. miejsce w ligowej tabeli i
pojawił się trener Dobi na ławce trenerskiej i tak jak powiedziałeś, było widać zaraz przeskok też jakiś tam jakościowy. Ostatecznie zespół zakończył rozgrywki na czwartym miejscu. To chyba trzeba uznać też za efekt dobrej pracy. No tak, bo pamiętajmy, że podczas tamtym sezonu rozpoczął trener Pedryt. Potem, gdy te wyniki były trochę słabsze, na kilka kolejek wskoczył trener Buczek, no ale później trafiła się okazja wtedy jeszcze bodajże pierwszoligowe Puławy przejąć i odszedł. No i wtedy no, jakiś tam ból głowy w Polkowicach przed tą rundą wiosenną mieli, no ale postawili tutaj na trenera i, no, i na pewno mogą się z tego cieszyć. No już wtedy, to tak jak wspominasz, czwarte miejsce, bardzo dobra gra wiosną i gdzieś to procentuje. I, no i też ci chłopacy widzę, że się rozwijali pojedynczo i naprawdę ten zespół, tak jak mówiłem już wcześniej, no szczególnie w ofensywie grał mile dla oka. Panie trenerze, ja bym chciał zapytać, nie wiem, czy się pan pokusi o takie porównanie. Chciałbym zapytać, jaki zespół obejmował pan po trenerze Pedrycu i trenerze Buczku? Czy zespół był dobrze przygotowany do rozgrywek i pana dziwiło na przykład to, że jest dopiero 10 w tabeli? Powiem mu tak, że jedno plus było, że odebrałem drużynę od razu od stycznia i musiałem przygotować sam to wszystko. Wiemy, że narzekam na ten okres przygotowania zimna, ale uważam, że też to jest potrzebne. Wtedy trener ma dużo czasu, żeby swoje filozofie, swoje wiedzę, swój pogląd do piłki, żeby układać to do zawodników, że wiemy sam, że co może robić trener, wezmę drużynę i zaczęli mały już mecz. Nic nie ma. Można trochę psychologiczne przygotować, ale to nie jest wszystko. Ja mam jedną rzecz, że zasadę u swojej. Nigdy nie oceniam nikogo. Nie jestem ja, żeby oceniać. Rozumiesz? Każdy. I uważam, że tutaj będę kontynuować tego myślenie. Dzień dzisiejszy jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jestem trenerem trzeciej ligi, a my wiadomo, po jakiej czasie możemy być trenerem prestacji czy ekstraklasy. Powiedzieliśmy, piłka i życie jest tylko szczegół. A pracować na ten szczegół, poprawisz i nie wiemy, do czego może. Trzeba mieć szczęście, oczywiście szczęście trzeba napracować. Niektórzy mają łatwo, niektórzy ciężko. Musisz się akceptować losem swoim i pracować dalej. Sukces nie jest przypadkiem. Po prostu sukces trzeba ciężko napracować, poświęcić determinacja i smiłość do tego, co robisz. I nie będę mu komentować, a uważam, że drużyna miał potencjał. I była ta sama drużyna, co poprzedni moi kolegi mieli. Możliwe coś nie funkcjonowało, zawsze jest tak. Ja uważam też, że nie ma zły trener i dobry trener. Jest tylko skuteczny trener i nieskuteczny trener. Panie trenerze, bo pan obejmując drużynę z Polkowic, wcześniej prowadził drużyny młodzieżowe w Zagłębiu Lubin. Czy miał pan jakiekolwiek obawy, że teraz przechodzi pan do seniorskiej piłki i też bądź co bądź, chyba w dobre miejsce akurat pan trafił, no bo klub stabilny na pewno, z możliwościami, z fajną infrastrukturą, ale czy mimo wszystko miał pan obawy, że jednak z pracy z młodzieżą, z dziećmi przychodzi pan już do seniorów, też do chłopaków, którzy gdzieś... Tak, bo też nie byli takie dzieci już. Ale to różne były grupy młodzieżowe wcześniej. Pan ma rację, że pracowałem z młodzieżowiec, to oczywiście, ale kiedyś to miało zdarzyć i uważam, że dzięki Polkowice, który mi dał tę okazję i ciąg dalej pracuję nad tym, żeby oddzięczać albo powiem o tak bit... Zapomnijmy czasami słowa. Odjęcia robienie pracy, powiem o działacie Polkowice, też dla mnie to nie był taki wybór łatwy, też nie miałem takiej kariery, które prowadziłem, ale jest jedna rzecz pozytywna, że ja zaczynałem od młodzieżowiec, także miałem okazję, jeżeli cokolwiek eksperymentować, jeżeli cokolwiek wątpiłem o swoim filozofii albo pogląd do piłki i miałem eksperymentować tu. I w Zagłębiu mieliśmy okazję pracować i stawiać na właśnie na tego grę. Grę, które prowadzi, które masz się cieszyć, ma ty dać radość i tak dalej. I moja filozofia nie jest, oczywiście chcę wygrywać. Chcę wygrywać wszystkie mecze. Ja gram sza z moim synem i chcę wygrywać.
Chcę nauczyć niemu, że musisz z pokorą przyznać tego porażkę, ale walcz dalej, żeby wygrywać. Wiemy, że zawsze nie uda się wszystko wygrywać. Wiemy dobrze, są drużyny jak Barcelona, Real Madrid, nie wszystko wygrywają. Dlaczego? Bo tak jak powiedziałem, są małe szczegóły o dany dzień, który jest wszystko, które może ty przeskazać. Nie jesteś sam i jest przeciwnik, jest podejście angażowane. Do czego chcę dojść? Że ta seniorska imię dojdzie do mnie. I jeszcze raz mam okazję, żeby podziękować klub sportowy Polkowice, który mi dali tego, tak jak przypomniał pan, że naprawdę to było najlepszy okazja, najlepszy wybór, żeby pokazać im mnie też, czy mnie stać na tego seniorska. I po to robiliśmy licencję UEFA Pro, nie by ciąg dalej trenować młodzieżowych dzieci, ale żeby jechać dalej. I ja uważam, nie będę teraz oceniał sam siebie, czy jestem ambitny, ale chcę dojść do jakiej moje cele, które ustaliłem. Ja użyczył swoje cele, 85% spełnia. Jeżeli chciał grać za reprezentację i tak dalej. Teraz zostało trenersko. Adam, wiem, że ty od samego początku popierałeś decyzję działaczy z Polkowic i nawet gdzieś tam poza studiem rozmawialiśmy niejednokrotnie i podkreślałeś, dobrą pracę trenera dobiegał właśnie z młodzieżą, a Polkowice są takim klubem, które łapią tych zawodników, którzy gdzieś często są pomijani przez te największe kluby w naszym regionie, czyli Zagłębie, gdzieś Miedzianka, nie gdzieś Chrobry. Pomijani, gdzieś tam odrzucani. Odrzucani. W pewnym momencie, tak brzydko mówiąc. I do czego dążę? Zawsze gdzieś podkreślałeś właśnie tą dobrą pracę trenera. Między innymi w drużynach młodzieżowych prowadził pan Filipa Jagiełło, Pawła Żyrę, Karola Żmijewskiego, Artura Siemaszkę czy Jarka Kubickiego. Przez chwilę też Jarka Jacha jako drugi szkoleniowiec. Więc ci młodzi zawodnicy, których dzisiaj wymieniłem, mają już za sobą debiuty w Ekstraklasie, czy tak jak Jarek Kubicki był wiodącą postacią jeszcze niedawno w Zagłębiu Lubin. Filip Jagiełło w tej chwili jest podstawowym zawodnikiem drużyny ekstraklasowej. I to, co mówię, ty od samego początku gdzieś mówiłeś, że to jest dobry wybór i to się potwierdza, bo ci młodzi zawodnicy dobrze się rozwijają. No tak, bo to nie był przypadek, że akurat ten rocznik gdzieś tam z tych dotychczasowych był gdzieś tam w tym wyróżniającym. No, to na pewno z jednej strony, tak jak mówimy, gdzieś to zaangażowanie chłopaków, ale też nie byłoby tego gdzieś tam bez ciężkiej pracy trenera, który no, tych chłopaków musi nakierowywać i ustawiać nie tylko do grania w piłkę, ale gdzieś tam nawet czasami w sytuacjach życiowych, więc widzimy, że to nie tylko są chłopacy gdzieś tam, którzy na boisku dają z siebie wszystko, no ale to z każdym z nich można spokojnie gdzieś usiąść, porozmawiać i na każdym temat. To nie są gdzieś tacy zawodnicy, którzy gdzieś już pomimo tego, że zadebiutowali, gdzieś tam by wysoko głowę nosili. To też jest kupa lat pracowania z nimi, więc to jest zasługa też między innymi trenera. Właśnie, panie trenerze, myśli pan, że to był czynnik wiodący, że pan dobrze radził sobie z młodzieżą i Polkowice są takim odpowiednim klubem też dla młodych ludzi, aby oni stąd wybijali się jak z trampoliny? Oczywiście, ja uważam, że Polkowice też byli poinformowani, z kim mają do czynienia i spotkanie nas z prezesem Paweł Dekta, z dyrektorem Marek Starą, jeszcze działaczem tam Andrzej Kot, to trwało trochę długo i naprawdę oni byli ciekawi, jak to wszystko i jak powiedziałem, to było też tak jakby kot na worek, ale myślę, że swoim wizją, swoim poglądem do piłki, swoim ambicją, swoim charakterem, jak powiem, że starałem przekonać i ciąg dalej pracuję na tym, żeby był godny tego zaufania. Naprawdę jestem świadomy tego, że na nie łatwo, ale może być przyszłością, że możliwe, że kiedyś Polkowice będę falił, że dali takie okazje. Jeżeli nie wiemy, ale myślę, że prędzej czy później będę starał, żeby tego karierę kontynuować i zrobimy coś fajnego Polkowice. Ja uważam, że ta gmina, czy to miasto, czy ten klub zasługuje naprawdę, że minimum druga czy pierwsza liga bez żadnej wątpienia. Jak przypomniał pan, że jest solidny klub, dobrze organizowany, dobra infrastruktura. Brakuje nas jeszcze ten sztuczny murawy oczywiście, ale wtedy by było jeszcze dużo plusu, ale pracujemy na tym i uważam, że nie ma, tak jak powiedziałem, życie niemożliwe, ale najpierw musimy mi, jak ja trener, moja drużyna, cały zespół, żeby pracować, żeby zrobić tego
krok do przodu i przekonać też działaczy, przekonać też gminę, żeby jest warto tego inwestować. Ja uważam, że jak zobaczyliśmy tutaj, ja sprawdzałem, że u Dolnego Śląska nie ma żadnej drużyny drugiej ligi. I myślę na nasz ten region, jak mieć Legnica pierwsza liga, która stara też być ekstraklasem, potem Robry Głogów, Zagłębie Lubień, ekstraklasa, a tam Polkowice nie by było też taki dobry, zlowi Boże by było na tę drugą ligę, związane właśnie z tym zawodnikiem, który nie jest w stanie jeszcze się rozwijać, a to znaczy nie złapać od razu do pierwszej drużyny, czy Zagłębie, czy przypomniałem, mieć Legnica, Robry, można będzie mieli okazję tutaj na Polkowice, wiadomo, jak wypożyczenie. Jest wypożyczenie. Chce po prostu być tak jakby trampolina do tego skoku, do... No tak, bo gdzieś tam ten przeskok pomiędzy rezerwami a pierwszym zespołem, tak. Takie, ta druga liga byłaby na pewno gdzieś tam takim odpowiednim miejscem, którym zresztą mamy, widzimy, no, kilku chłopaków z Zagłębia jest gdzieś tam powypożyczonych po drugich ligach, no i są gdzieś na drugim końcu Polski, no tutaj by mieli pod nosem, czy to trener pierwszego zespołu mógł sobie w każdym momencie wysiąść do samochodu, pojechać do Polkowic i zobaczyć tego zawodnika na miejscu. A z trenerem zawsze Polkowica może dogadać, może zawsze stawiać, może zawsze zmienić zdanie i taki, myślę, ktokolwiek, czy ja będę, czy ktokolwiek inny, będę i myślę, że jest zawsze do. Czasami uważam, że u Polsku tylko taki, jak nazywam, jak jest biznes. Czasami zaczynamy mówić, co chcemy robić, a my mówimy, ale jest druga część potem, że trzeba robić o ten kierunek. Zgadza i tutaj się. Staniemy i każdy u nas u jeden stół, taki szóst, mamy każdy swoje myślenie i każdy i wychodzimy i nie wiemy, na czym stanęło. Niewątpliwie. Druga liga byłaby idealnym, chyba myślę, rozwiązaniem dla wszystkich, tak jak mówimy, dla klubów tutaj tych większych, które grają w ligach wyżej. No i dla regionalnej piłki też na pewno byłoby to fajne rozwiązanie. Też jak gdyby młodzi chłopcy grający gdzieś tam po niższych klasach rozgrywkowych też już nie musieli patrzeć, by tylko tam na górę, na Zagłębie mieć czy Chrobry, ale już druga liga jest też fajną alternatywą do tego, aby się siebie wypromować. Adam, pytanie do ciebie. Odrabiamy 9 punktów i Polkowice w drugiej lidze. No. Do tego zaraz dojdziemy. Właśnie, powiedzmy, zacznijmy ten temat. Adam, tak jak powiedzieliśmy, trener Dobi pojawił się w Polkowicach styczeń 2017, progres był widoczny, tak jak powiedzieliśmy, z 10 pozycji awans na 4. No właśnie, i teraz ta pierwsza runda tego sezonu, mam wrażenie, że trochę taka sinusoida, trochę tak nierówno. Czy ty jako obserwator, kibic, no i osoba blisko lokalnej piłki, jesteś troszeczkę zawiedziony tą pierwszą rundą i tym szóstym miejscem, czy po prostu poziom jest na tyle wyrównany, że można się też było tego spodziewać? Powiedzmy sobie tak, no poprzedni sezon to był pierwszy po tej reorganizacji, te zespoły się docierały jeszcze, bo wcześniej to była ta trzecia liga Dolnośląsko-Lubuska, czyli nie było mniej tej ich siły. No teraz doszły te zespoły w poprzednim sezonie, zespoły ze Śląska. No i wydawało się, że po tym pierwszym sezonie pełnym Polkowic w tej nowej trzeciej lidze, no to ten zespół będzie walczył o ten awans. No, cały czas o niego walczy. No, gdyby nie ta troszeczkę słabsza końcówka, można powiedzieć, no bo... Trzy porażki na końcu. Trzy porażki. Gdyby to były trzy zwycięstwa Polkowice, w tym momencie byłyby liderem. No zgadza się. No właśnie, panie trenerze. Bardzo dobre te pierwszych 6 kolejek. Tam byliście wiceliderem, mieliście... Pierwsze 10. I później coś się zacięło. Troszeczkę gdzieś tam. I w środku był taki okres, że ciężko było się przełamać, chyba 3 mecze bez zwycięstwa. I szczególnie ta końcówka. Chyba już dobrze, że ten sezon się kończył wtedy. Bo był, jest moment taki, żeby popracować i wejść jak gdyby z marszu w drugą rundę. No, tak jak mówię, dobrze skończył, ale biegł strasznie. Nie miałem miłego święta, powiem tak, z tym. Nie mogę doczekać, że zaczyna ta liga, żeby, jak nazywa to, poprawić ty, wiesz, i zapomnimy tego. Jak powiedzieliśmy wcześniej, że gram, żeby wygrywać i nie kryję tego. Ale chcę swoje myślenie, chcę swoje poglądy do piłki, chcę grać. Powiem, odebrać radość, nie rozumiem, żeby to, co robimy, to jeżeli nawet sami nie wychodzi tego, ale wiemy, żeby mieć nasze myśli, pracuję na tym i uważam, że mamy fajne drużyny, młody, które chcą się rozwijać. A ta pokazywała, jak przypomniał pan końcówka rundy, że trochę za młode mamy drużyny. Ja jestem świadomy tego i nie szukam niesprawiedliwej,
sam stworzyłem tę drużynę, oczywiście dzięki klubu, dzięki działaczy i nie będę mu rzucić lewo czy prawo, nie jest to u mojej typu, żeby rzucić, ale teraz, jeżeli zobaczyliśmy te sparingi są sparingi, ale widzieliśmy bardzo pozytywne sygnały o tym młody, że cierpliwość na końcu się opłacała i będę się opłacał. Tylko musimy być cierpliwość, które nas, Polskie, brakuje tego. Brakuje związane z młodzi, że brakowało nas ten doświadczenie. I ja uważam, i ten mecz przegrany, co był, i z Pierzmi Grudem, i z Zagłębiem Lubin, i Śledza naprawdę to był, można powiemy, jeden z bardzo słabych meczów wykonania, jeżeli chodzi o ten, przede wszystkim ta detymacja, która była nas poznata, ale myślę, że u Zagłębie, pomimo tego, że były duże spadki z pierwszej ligi i drugie połowy, totalne, byliśmy nieskuteczni, możemy tak ocenić, nie wiem, czy pan Adam oglądał o tym, Zagłębie nie wychodziło z połowy, a z Pierzmi Grud to jeden stały fragment nas. To jest ten szczegół, jak pocytuję jeszcze raz słowo Zinedine Zidane, ostatni mecz, który remisował u siebie, powiedział, że czasami nie rozumiem. Nie mam jak tłumaczyć niektóre życie, które zdarzyło piłkę. No, tak. Dla mnie jakimś punktem kulminacyjnym tej rundy. A ja nie chcę, żeby było Zinedine Zidane, że nie rozumiem. Ja wiem, że gdzie jest nasze problem, ale pracuję na tym, żeby to poprawić. Ale myślę, że u nasz grę chodzi tylko po prostu o tego równowagę, stabilność naszej gry. Ja jak powiedziałem, to sam mieliśmy taki sinusoidal. Tak. I to jest przede wszystkim przez młodzież, że nie są w stanie trzymać tego równowagę. Nie, że oni nie są przygotowani. Jeżeli by byli przygotowani, czy motorycznie, czy fizycznie, mecz przeciw Zagłębiu Lubin, które grali prawie zawodnicy, które dzisiaj grają Ekstraklasę, on to 60-70 minut wypadaliśmy, a my rozkręciliśmy coraz minutę, które ja sam byłem zaskoczony i skąd oni tę energię, ten pozytywny. Powiem, że a, tu są byli zawodnicy. Tak, ale my byliśmy piłkarski. To dowodziliśmy piłkarski. Przez nasze schema, przez nasze granie, przez nasze gry kombinacyjne. To nie było taki tylko na walkę. Nie było na stały fragment. Było przez grę. Stworzyliśmy ogromne sytuacje. Ale byliśmy nieskuteczni, które o piłkę nożne zdarzy. Adam, chciałeś coś dodać? Tak. No, że gdzieś tam w tym pewnym momencie tej rundy, no to punkt kulminacyjny, ta druga połowa ze Stalą Brzeg, bo potem ona była dość słaba w wykonaniu, potem przyszła ta porażka bodajże w Dzierżoniowie i porażka z Górnikiem i to już wtedy troszeczkę te wyniki zaczęło się od tej drugiej połowy słabszej Stali, bo pamiętam, bo byłem no, akurat wtedy na tym całym meczu i tam w pewnym momencie jakby jeszcze Stala strzeliła bramkę na 3-3, to no i potem jakoś było słabsze. A inaczej, jakie piętno na pana zespole odcisnął ten mecz z rezerwami Górnika Zabrze, który przyjechał bardzo mocny do Polkowic i no, jednak strzelił wam 6 bramek. To była fajna nauka dla tych chłopaków. Okej, chciałbym też poznać pana. Chcieliśmy grać jakby równie. Mhm. Popełniliśmy błędy i to okazało, że to są zawodnicy Ekstraklasy, które po robieniu analizy wideo, wszystkie bramki, które były strzelone, to wszyscy byli po nasze błędy. Prowadzenie budowania albo prowadzenie gry, trochę naiwność, trochę, jak powiem, będę zdarzyło piłkę i nie ma żadnych trenerów na ten świecie, żeby eliminować. Te, które będę mówił, że eliminuje, no to trzeba dać niego na boks. Nie ma. Piłkę nożną znamy od kiedy już się stworzyło, jest grę błędem. Czy dzisiaj, czy już, każdy stworzy. Dlaczego? Bo to jest sztuka, to jest art. Biegać i podanie piłkę pewnie prędkość nogama, to nie jest. To jest sztuka, to nie jest koszakówka, że biegasz nogami, a podajesz rękami. Tu musisz podać jedną nogę, równowaga, małe przeskazanie, boisko, piłka. Tu jest kilka takich małych szczegółów, które robią różnicę. O co chcę mówić, że błędy będę powtórzał, ja jestem świadomy tego, czy indywidualny, czy zespolu, czy taktyczny, czy techniczny, czy cokolwiek. Tylko musi być czasami, nie powtarzać non-stop ten sam błąd, albo powinna być odpowiednia asekuracja. I my tego na ten mecz, powiem o tak, z Górnik Zabrze, graliśmy bardzo otwarty. Ja jestem, byłem ciekawy. Można i trochę naiwno. Okej, przyznaję, ale ja też się rozwijam, ja też się uczę. Zgadza się. Panie trenerze, którego meczu najbardziej szkoda? Z tych przegranych albo z tych zremisowanych? Gdzie? Szkoda mi było bardziej dwóch meczów. Liga Dzierżonów i Śledza.
i tego mogło tak. Z Legią Czerwoną nie mieliśmy prawo tego mecz przegrywać. Mieliśmy jeszcze karnego, już tam jeszcze coś minutę i piłka idzie, broni bramkarz, potem słupek, poprzeczka, słupek, to no to czasami taka jest ta piłka. Szczęścia zabrakło troszkę. Ale trzeba napracować, napracowaliśmy te, wiesz, Liga Dzierżynow wtedy było przedostatnie i przez nasze miejsce odbudowało i zrobiło pęd zwycięstwo rzędu. Także mój trener, to jest więcej ten młodzież, które czasami, jak się nazywa, nie możemy powiedzieć lekceważone, ale taki jest trochę rozluz, że gracz, ja gram z liderem, wygrywam, tak? I dlatego ta druga połowa przeciwstał, to nie było przekonanie dlatego, to tylko powiem o tak, panie. Nie możesz być wygrany, jeżeli w głowie już jesteś przegrany. To znaczy, podstawa. Jeżeli ty podstawa, jeżeli ty w głowie myślisz, że a już po meczu, no to już dla ciebie jest po meczu, ale za przeciwnika nie. No tak. Panie trenerze, pytanie takie. Patrząc personalnie, bo doszło do jakichś zmian kadrowych, tak? Wrócił Michał Bednarski, doszedł Maciej Kowalski, Haberek, Jakub Ostrowski między innymi, no ale też kilku odeszło. Tomek Wojciechowski, Mikołaj Ptak, Ariel Famulski i przede wszystkim... Damian Michalski. Czy w pana opinii KGHM Zana Polkowice w rundzie wiosennej będzie kadrowo mocniejszy, słabszy czy na podobnym poziomie? Na pewno pracuję na tym, żeby było mocniejszy. Na pewno nie pracuję na tym, żeby był słabszy. Dlatego powiem o panu tak, że boisko to jest mówienie, że boisko wszystko weryfikuje. My staramy, jak sztab szkoleniowy, czy zespół z zawodnikiem razem wszyscy, stworzysz naprawdę lepszy zespół niż był rundę. Ja robię krok do przodu. Ja nie pracuję na tym, żeby albo stać na miejscu. Nie będę pasowało szóste miejsce. Szczery powiem panu. Jeżeli miałem szóste miejsce, minimum chcę piąty. Będę walczył, żeby piąty. Dlaczego? Bo chcę robić krok do przodu. Dlaczego? Bo stać na miejscu, to robim regres. Nie mam oczyst, że musimy robić cokolwiek. Ja nie mam. Ja słowem musi bardzo, bardzo rzadko. A pan Adam za mną rozmawia. Nie lubię tego słowa musi. Ja chcę. To jest duża różnica. Duża, bardzo i duża. I staramy, żeby ten słowo, że my chcemy. Nie musi. Co będę, to dopiero w czerwcu. Jeżeli pan zaprasza tutaj, rozliczymy i robimy, jak to wygląda. Ale myślę, że stawiamy, że naprawdę powalczyć. Broń Boże, ja nie jestem od rozliczania. Nie. Rozliczamy, chodzi o tego wszystkie. Czy ciężko będzie zastąpić Michalskiego w obronie? No uważam, że nie jak pan Adam przypomina, my mamy zespół, u nas nie ma gwiazdy, nikt nie jest gwiazda. Gwiazdy są Cristiano Ronaldo, Messi, a reszta, jeszcze Neymar może się złapać tam, a reszta to jest zespół. To są zawodnicy, które dzień dzisiejszy może robią różnicę. Jeżeli widzimy Manchester City, mniej więcej jest ta sama drużyna, jest parę zmian tam, ale teraz gra inaczej. To trzeba jaki proces, trzeba trochę, ja nie jestem Guardiola oczywiście, wiesz, ale staram, wiesz, robić swoje kariery, swoje tego, wiesz, nie staram robić karierę nikomu, pracuję, żeby się rozwijać, ja też trener, ja sam robię błędy, tak jak powtórzałem, jak zawodnik robiłem ogromne, teraz jak trener staram, że mniej, dużo mniej robię i staram, żeby też moi zawodnicy, żeby na tym błędy się uczył, żeby się rozwijał, żeby widzieć progresu swoje, żeby każdy trening, który on wykonuje, że kiedy idzie do domu, on od tego treninga coś ciągnęło. Nie, że robiłem trening tylko tak, że biegałem, albo kopałem, albo grałem. Nie, coś dzisiaj było fajne, coś dzisiaj ja złapałem, coś tutaj schemat, tutaj trzeba. Wiemy, że nie wszystko idzie po naszym. Może przygotować cały tydzień, a przyjdzie sobota i coś totalnie innego. Nie tylko na naszym poziomie, który jest trzecia liga, wiemy dobrze Ekstraklasę. Wiemy dobrze nawet na Champions League, które trenerzy mówi, że w ogóle wychodziliśmy obok meczu albo założenia. Dlaczego? Bo jest kilka ten szczegół, co wcześniej mówiliśmy. Predyspozycje, angażowane, podejścia, umiejętności, przeciwnik, pogoda, boisko, sędzia. Są duże, takie małe przyczyny, które robi potem ten skutek. I tego nie wszystko, nie mówię, że zależy. Ja wszystko robię, żeby nie by było tak. Ale nie wszystko jest tak
kolorowo jak cenny byt. Adam, zapytałem trenera o kadrę, o te zmiany kadrowe, czy zespół będzie silniejszy, czy niekoniecznie, czy będzie na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o jakościowym. To pytanie było zalążkiem do tego, żeby zapytać, ale najpierw zapytam ciebie. Czy wierzysz w to, że w tym sezonie już KGHM Zanam Polkowice jest w stanie odrobić na ten moment 9-punktową stratę do lidera i w przyszłym sezonie zagrać na boiskach drugoligowych? Skoro w trzech ostatnich meczach było w stanie stracić 9 punktów, to jesteś w stanie nadrobić te 9 punktów. No, pamiętajmy, że ta liga jest tak wyrównana, że tu kilka zespołów jest takich, które jak Unia Tuża Śląska jedzie się do Tuży Śląskiej, to tam każdy może stracić punkty. Jest kilka takich drużyn, które no naprawdę są, nie, można się wiele spodziewać. No, rezerwy Górnika Zabrze, tak, tutaj przyjechały. To też trzeba powiedzieć, że Polkowice nieco miały pecha, bo akurat i z Zabrzem, i z Zagłębiem grali jak były przerwy na reprezentację. I można było sobie... Ale i obaj mecz mogą powiedzieć, że był dużo takim. Możliwe troszeczkę ten naiwność nas, przede wszystkim mecz z Górnik Zabrze wykonywaliśmy ogromne błędy, ale przede wszystkim też ten szczęście nie bił nas. Jeżeli uważam o tak, że Abancewicz strzela, to samo uderzenie idzie na sam okienku, ale na poprzeczkę, a uderzenie od Górnik Zabrze idzie na sam okienku i bramka jest ta sama. Karny o jedną stronę, idzie druga strona, drugi karny, także to wszystko te małe szczegóły robili. Kiedy analizowaliśmy to, naprawdę nie było, my prowadziliśmy grę, pomimo tego, że graliśmy przeciw zawodnicy ekstraklasowej. To już o tym półserio, w rewanżu z Zagłębiem to już nikogo z pierwszego zespołu nie będzie, bo będą na urlopach. Więc... Ale ja wolałem, żeby byli. To nauka dla tych chłopaków. Mogę powiedzieć dzisiaj przed tak, że nie przegrywam dwa razy jedną drużynę. Ja jak trener nie zrobiłem postępy. I to powiem o tak, jeżeli liczymy tego, że odebraliśmy, kiedy odebrałem Rudę Wiosnę, drużynę, przegrywaliśmy na przykład DKS Stal Bielsko-Biała, wygrywaliśmy to. Przegrałem z rekordem Bielsko-Biała, ale remisowaliśmy to. Przegrałem z Unią Tuża, ale wygrałem to. Także każdy mecz, z kim się przegrałem, to zawsze potem był lepszy wynik, czy remis, czy wygrane. Ale większe były wygrane. Czyli analiza zrobiła swoje. Nie, musi być. Inaczej ja sam jestem, jeżeli wymagam od opaki, jestem wymagający na sam siebie najpierw. Jeżeli analizuję, to najpierw winowajstwo to wszystko jestem ja. Ja to przygotuję. Jest tak jak kucharz. Ja przygotowuję. Co jemy i jak jemy, no to też jest to moja sprawa. Panie trenerze, wierzy pan w to, że jest jeszcze szansa nadrobić te 9 punktów i no i zagrać w tej drugiej lidze? Mam przypomnieć panu, że nie ma rzeczy niemożliwe. Albania. Nie tylko Albania, bo... Użyczę. Ja taki powiedziałam, że użyczę i miałem dwa, może powiem, takie etapy. Jeden taki to, a drugi musiałam ciężko powalczyć. Nie ułożyliśmy, nie złożyliśmy już obrony. 51 punktów do zdobycia. Wtedy miałeś 18 punktów, to Jastrzębie Zdrój. A jak rozmawiałam z trenerem Jastrzębie, więcej dba o nas niż Dziedziowice. A uważam, że przyjaźń miała 6 punktów wtedy blisko, to znaczy nadrobiliśmy 12 punktów. Także wszystko jest możliwe, tylko musi być determinacja, chęć i z miłością do tego, co robimy, żeby dojść do sobie. Co się zdarzy, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Analizowałem trochę spotkania. Najwięcej bramek Maciej Mancewicz i Mariusz Szuszkiewicz po 6. Duże nadzieje pan wiąże z powrotem Michała Bednarskiego, który no, w pewnym momencie hurtowo strzelał bramki dla Polkowic. To też na pewno odciążyłoby trochę i Maćka, i Mariusza. Czy to jest... odciążyło? 6 bramek dla nich, no to jest taki wynik, no, który powinien osiągać no, w 17 meczach. No, to są zawodnicy. Ale jak gdyby chodzi mi o nawet samą presję, że jak gdyby każdy nastawia się, że jak nie strzeli Mariusz albo... Możemy powiedzieć, że Bansewicz w zeszłym taki sezonu stawił 5 bramki. 5-6 bramki, a teraz strzelało tylko na jedną rundę. Także może poprawić dwa razy lepsze swoje statystyki. A jak wrócimy do pytania pan, na pewno po to prowadziliśmy Bednarski. Podnieść ten jakość. Wiemy, że to jest opak z ogromnym potencjałem. Kwestia jest, czy on jest w stanie znalezienie, jak powiedzieć, umie jeździć z Ferrari swoje. I powiem o tak, że po to prowadziliśmy, żeby on strzelał. Właśnie na ten rundę troszeczkę stworzyliśmy sytuację, ale nie mieliśmy wykończenia. Powiem tak, że brakowało tej skuteczności.
sezonem nierówny. Wiemy dobrze, wiesz, Cristiano Ronaldo jedno sezonu strzela 50 bramka, a następny 20. Nie znaczy, że i zmieniło ten sam Cristiano Ronaldo, ale sezon nierówny. Mam nadzieję, że on nas, mi Alpo, to prowadziliśmy, żeby nas wzmacniać i po prostu pomagać nas na te nasze cele wspólne, które mamy razem. I uważam, że myślę, że jestem przekonany, że naprawdę będę to dobry, ale ile bramki nie mogą sobie obiecować. To jest między mnie i niego, ustaliliśmy ile to ma być i tyle. Robiliśmy taki mały. Czy potwierdzi pan słowa nie Adama, że pana zespół to jest raczej kolektyw niż indywidualności i ewentualnie kto jest takim dobrym duchem drużyny w szatni? Wielu jest. Jest wielu, to jest młoda drużyna. Teraz na sparring przeciw Zagłębiu Lubin drugie połowę. Nie wiem, czy mieliśmy młode drużyny niż Zagłębie Lubin, które ustawione jest U21, a ja miałem 2000 rocznikiem. Także stawiłem osiady, które... I uważam, że do tego, że drużyna jest młoda, że możemy powiedzieć, że ta drużyna nie ma taki lider, jedno lider. Wolałem tego, wiem, ale jest zawsze... Trener nie może być lider. Trener jest naprawdę od poniedziałek do piątek, sobotę to drużyna musi sam, możesz krzyczeć ile chcesz. Dobra, teraz mamy trzecie ligi, nie mam dużo kibiców, można coś dotar. Ale pomyślą 10 tysięcy, 20 tysięcy ludzi, cokolwiek powie trener, żeby skakał tam i robi tego, nic z tego. Jeśli ty nie pracowałeś od poniedziałek, piątek, sobotę, to będziesz się miał. Chcę mówić, że brakuje tego. Mamy młody, jak ja robiłem ostatni takim porównaniem, mamy 21,5 średnie wieku. To jest naprawdę młoda. Młody, perspektywiczny zespół. Ale akceptowaliśmy tego i z tym musimy radzić, jak nazywa, jeżeli mogę korzystać słowo musimy. Ale chcemy tego i nie ma tutaj lidera, jest zespół. Nie zawsze będę zespół. To jest najważniejsze. Lider oczywiście, ale lider ma być na błysku jak lider. Nie, że jest lider i wystarczy tylko słowa lider. Nie, lider ma być na błysku. Tu mamy fajne opaki jak Bancewicz, Frizowicz, Szuszkiewicz, które są, czy Primel, Madziak, Zikiewicz. Jest, dlatego oni stworzy tego. Teraz Kowalski, Aberek, stworzy ten Ziemniak, dochodzimy do tego. Stworzył taki zespół. No, atmosfera u nas naprawdę jest znakomita, nie ma to narzekać. Ja staram i dbam o tego, żeby było. To jest podstawowa. Wiem sam z doświadczeniem, że to jest podstawa. Chemia była, jeżeli coś jest, jakiś problem, staram o to rozwiązać, ale nie stworzymy następny problem. Ostatnie pytanie na zakończenie. Już nie o pana zespół. Rozmawiamy o trzeciej lidze. Jest jeszcze dwóch przedstawicieli naszego regionu. Rezerwy Zagłębia, rezerwy Miedzi. Panowie, czy jesteście rozczarowani, że te dwa zespoły są tak nisko na dzień dzisiejszy w tabeli? Może najpierw pan trener? Powiem, nie powinien ja oceniać, może to być to do odebrania trochę nieodpowiednie, ale uważam, że oczywiście, ja uważam, że Zagłębie stać i Miedź Legnica stać lepiej, ale obaj stworzyli taki zespół, ale uważam, że przede wszystkim Zagłębie Lubin, która ta czwarta liga, cieniem szacunek, porównanie z trzeciej ligą, trochę jest przepaść. Jeżeli widzimy, że Zagłębie Lubin wygrało swoje mecze po 6-8, a teraz u trzeciej ligi z tym młode drużyny, może potrzebują trochę czas do tego, żeby oni może powinni być cierpliwi i może się pokazują teraz na rundę i wiosenę lepszym stronę i tego im uważam, że stać. Tam są naprawdę fajne opaki, które chce się rozwijać i uważam, że to trzecia liga dla nich będzie naprawdę ogromna taka szansa, żeby stawiać, każdy robi pytanie, czy chce na tego seniorskie. Jak niektórzy już w głowie trochę jest problem, że jest, stoi na tym juniorskie. To jest taki mój punkt. Muszę wejść do tego, jest różnica, jest trochę przepaść od juniora do seniorskie. Adam? No to wiesz, pamiętasz, że są zespoły rezerw. No, jak będzie kilka punktów potrzebnych, to pewnie nikt tam się nie przeciwstawi. No, widzimy, co się dzieje teraz z Jarkiem Kubickim. Wygląda na to, że będzie grał gdzieś w tej trzeciej lidze, a to jest zawodnik, który no, w tej trzeciej lidze to już w ogóle będzie robił różnicę.
jest kilku innych. Widzimy, że super duet może nam się stworzyć w ataku Zagłębia Tuszyński na szpor na trzeciej ligę, no to swoje nastrzelają na pewno, no to już cuda nie wierzę. Więc myślę, że Zagłębie się utrzyma, no a Miedź pokazywało już niejednokrotnie w tych pojedynczych meczach, że potrafi przeciwstawić się tym najlepszym. No, tym bardziej, że tam też u trenera Belli, no tych młodych chłopaków jest naprawdę dużo. Teraz część z nich dostała swoją szansę u trenera Nowaka i myślę, że cała reszta, która gdzieś tam w tych rezerwach trzecioligowych funkcjonuje, no będzie patrzyła na to, że koledzy dostali szansę i będą zasuwać dwa razy mocniejsze na tym boisku, żeby no, gdzieś pójść ich tropem. Przede wszystkim Miedź Legnica uważa, że u siebie jest mocny. Wygrywają mecze u siebie, tylko musi znaleźć... Sztuczne boisko, to tak, też. Każdy ma swoje atuty. Stara, myślę, że wiesz, ale uważam, że piłkarska też nie prezentuje zła. Prezentuje naprawdę fajnie. Wiemy, to są drużyny rezerwowe. Ci Miedź Legnica, ci Zagłębie Lubię, jest taka klasa pierwszej ligowcy, które pierwsze podstawowe jest stawianie na grę, a nie na wynik. A tutaj większość u trzeciej ligi wiemy, na czym stawiają i teraz bądźmy szczery. I ja pierwszy stawiam na wynik oczywiście, ale nie na wszelki cen. To znaczy przez jakie grę, przez jakieś swoje wizje do tego, przez cieszenie i radość ugranie piłki. Panie trenerze, bardzo dziękuję panu za udział. Dziękuję w również programie. Bardzo miło wasze strony, że tutaj mam nadzieję, że będę znowu zaproszenie. Oczywiście. Panie trenerze, my życzę panu, aby zespół jak najszybciej niwelował stratę do prowadzącej Skry, żebyście włączyli się do tej walki o awans do samego końca. Jeszcze nie odpadli, spokojnie. Nie, no, dlatego mówię, żeby niwelować jak najszybciej różnicę, żebyśmy jak najszybciej czuli te emocje już związane ze zbliżającą się końcówką sezonu. Tu nie zapomnimy, że Dzierżowice też będę robiło swoje, będę przeszkadzało te nasze ligi. To też jest mocny zespół. Miały swoje tego, także... Uwierzę, będę troje, ta runda wiosna będę bardzo ciekawy. To są, tak jak powiedział pan Adam, może wygrać ze sobą. Tak, że może każdy z każdym może wygrywa, tu nie ma żadnego tego, to se, taka jest, ale my będziemy opatrzyli na siebie. Dla nas najważniejszy jest mecz Unia Turze Śląska i tyle, to jest nasz finał. Po tym co będę. Panie trenerze, jeszcze życzę, żeby cały czas cieszył się pan szeroką kadrą, żeby chłopaków omijały kontuzje, bo to jest ważne dla pana i dla zespołu. Oczywiście. Państwa już zapraszam na boiska ligowe, bo już najbliższy weekend wracamy z rozgrywkami. Wraca do gry trzecia w liga. W sobotę w Polkowicach. W sobotę pierwszy mecz w Polkowicach, inauguracja, godzina 16, jeśli 16, już pamiętam. Tak. Także zapraszamy na to i na inne spotkania. Dziękuję państwu za uwagę, za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Żegnamy się z państwem. Do zobaczenia.